Cześć, dzień dobry. Dzisiaj 8 dzień maja i zgodnie z zapowiedziami już za moment koncert numer 2 z naszego cyklu, nie tylko rockowo, ale na pewno domowo. Rozpoczęliśmy ten cykl, co pewnie doskonale pamiętacie, 2 tygodnie temu. Koncert Acoustę Duo, Szymon Konieczny, Maciej Świtała, niesamowita porcja energii, niesamowita dawka doskonałej muzyki. Obaj panowie zabrali nas w niesamowitą, cudowną podróż przez przeboje nie tylko rockowe. Dzisiaj czas na duet kobiecy, Emilia Kozłowska, Karina Kny. Obie dziewczyny znacie doskonale, bo na co dzień występują w składzie Sounds Good. To zespół, który gra pod szyldem Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy. Dzisiaj dziewczyny Emilia i Karina wystąpią bez swoich kolegów, ale to wcale nie oznacza, że ten występ będzie gorszy. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym. Ten występ będzie bardziej intymny, bardziej delikatny. Tak sobie myślę, że tak to właśnie może dzisiaj wyglądać. Przeboje muzyki pop, choć nie tylko. Emilia wybornie śpiewa. Karina, co zresztą doskonale wiecie, świetnie gra na gitarze. Ten koncert po prostu trzeba zobaczyć. Ten koncert po prostu nie może się nie udać. Emilia Kozłowska, Karina Knych, koncert numer 2, nie tylko rockowo, ale na pewno domowo. Kolejny taki koncert za 2 tygodnie, ale teraz skupiamy się na tym, co przed nami. Przyjemności. Cześć. Cześć! Jesteśmy chyba już na żywo. Dzień dobry, cześć. Witamy cześć. Was bardzo serdecznie. Chciałabym powiedzieć, miło was widzieć, ale... No właśnie, tak naprawdę to miło was nie widzieć. Nie, to, słuchajcie, no dla nas zupełnie coś nowego, zupełnie nowe doświadczenie. Jesteśmy no niezmiernie podekscytowane z Kariną. Dokładnie. Nie mogłyśmy się już doczekać tego wyjątkowego koncertu. Mam nadzieję, że jakoś uda nam się tutaj współpracować. Będzie to pewnie, delikatnie mówiąc, utrudnione. Ale postaramy się. Możecie pisać w komentarzach. Ja tutaj na bieżąco będę zerkać, co tutaj ciekawego piszecie. No i chyba reagować. Tak, możecie reagować, oczywiście. Super. No to okej. Może napiszcie, czy nas dobrze słychać. To już taki żart tych czasów. Czy dobrze nas słychać? No to chyba zaczniemy. Tak, możemy zagrać pierwszy utwór. Tak. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight swarms your skin. Her beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time a spotless stone. Thank you.
koty za płoty. Dokładnie. Słuchajcie, tak szybko zaczęłyśmy, że ja nawet nie zdążyłam tutaj nas tak delikatnie przedstawić. Także myślę, że no, część z was na pewno nas już zna, kojarzy. No ale tak pokrótce. Karina Knych, jak sama o sobie mówi, kilka lat temu postanowiła, że to właśnie jej pasja zostanie jej pracą. No i te dwie rzeczy połączyła w jedno. No i tak teraz jest. Gra, studiuje na Akademii, nie medycznej, na Akademii Muzycznej. Dokładnie. Na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Karina Knych. Dziękuję bardzo Tobie za świetne wprowadzenie. To teraz ja może przedstawię Emilię. Przyszła położna, studentka na drugim roku położnictwa. Ja zawsze mówię, że Emilia jest najlepszą położną wśród wokalistek i najlepszą wokalistką wśród położnych. Dziękuję, dziękuję. Tak, na co dzień gramy wspólnie z Emilią w zespole. Sounds good. Tak, właśnie. No to tak naprawdę nas połączyło i między innymi dzięki temu tutaj jesteśmy. No, jesteśmy dzisiaj w damskim gronie naszego zespołu, ale z tego miejsca bardzo serdecznie chciałybyśmy pozdrowić naszych chłopaków z zespołu, naszą część właśnie męską zespołu Sounds Good. Także pozdrawiamy was bardzo serdecznie, Bartas, Karol, Piotr i Bartek. No brakuje was nam tutaj, ale jakoś dajemy radę. Miesiąc się nie widzieliśmy, tak? Tak, no mamy nadzieję, że wszystko, że już niedługo się już zobaczymy. A tymczasem... I wish. Looking back on when I was a little nappy headed boy. What will be my toy? Even though it sometimes would I get a thing, we were happy with that joy they will bring. Sneaking out the back door, we hang out with those who don't fit on mine. Greeted at the back door, well, boy, I told you not to go outside. Piszecie do nas ciekawego. Jesteście? Napiszcie nam, czy jesteście. Napiszcie, czy oglądacie sami, czy z rodzinką. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe, jak to wygląda. No bo wy nas widzicie, no my niestety czy was nie widzimy. Czy się podoba, bo nie słyszymy waszych oklasków, jak tak. Na żywo. Możecie klaskać w komentarzach. Pozwalamy.
Utwór, który przed chwilą zagrałyśmy, miałam na początku trochę o nim powiedzieć, ale utwór I Wish Stevie'ego Wondera. Piękny utwór i z pięknym tekstem, z takim przesłaniem. Stevie Wonder opowiada o tym, jak przebiegały jego dzieciństwo, jak przebiegało jego dzieciństwo, jego lata młodości i wspomina właśnie to, jaki to był piękny czas i on bardzo chciałby właśnie, żeby ten czas był znów. No ale niestety. No i taka dygresja. Cieszmy się jak dzieci czasami. Po prostu jak dzieci. Słuchajcie, widzę wasze komentarze, ale się cieszę, że jesteście. Naprawdę super, bardzo, bardzo. O, pozdrawiam wszystkich, którzy piszą w komentarzach teraz. O, pozdrawiamy z Francji nawet, popatrz. Pozdrawiamy z Francji. A my pozdrawiamy z Nowego Tomyśla. Dzisiaj transmisja prosto z dużego pokoju. Z salonu. Z dużego salonu w Nowym Tomyślu. Super, bardzo się cieszę, że jesteście. Zbiera was się coraz więcej. Możecie jeszcze podsyłać znajomym. Może ktoś będzie chciał jeszcze troszeczkę posłuchać. Może akurat ma wolny wieczór. Dzisiaj piątek. No myślę, że nie macie za bardzo gdzie wyjść. Więc zapraszamy bardzo serdecznie.
Ja może sobie wezmę coś do picia. Ja się nastroję szybko. No właśnie, macie jeszcze teraz chwilkę, żeby zaparzyć sobie herbatkę, może kawę, chociaż nie wiem, kto o tej godzinie kawę wypił. Chociaż znamy i takich. Znamy i takich, co kawę piją, więc przygotujcie sobie też coś dobrego do picia. No i zapraszamy do kolejnego utworu. Kolejny utwór to taki, z taką dygresją chciałabym wyjść, albo właściwie chciałabym zadedykować ten utwór z okazji, że dzisiaj jest Dzień Polskiej Położnej, to ja chciałabym ten utwór, który brzmi Listen to Your Heart, zadedykować wszystkim moim przyjaciółkom, wszystkim moim koleżankom, przyszłym położnym, położnym, które teraz nas oglądają. Wiem, że jesteście, mam od was niesamowite wsparcie. Dziękuję, że jesteście i ten utwór właśnie będzie dla was. Listen to your heart, może nie your, ale jak wszystkie wiemy, że słuchanie bicia serca jest w położnictwie bardzo ważne. Listen to your heart. Jesteście tam jeszcze? My chciałyśmy, żeby ten koncert był nie na rockowo, jak to tytuł, bardziej na domowo i właśnie w takich aranżacjach akustycznych. Karina? Tak, starałam się w jakiś ciekawy sposób zaaranżować te utwory po prostu na gitarę akustyczną, co jest dużym wyzwaniem, żeby po prostu to dobrze brzmiało, nie brakowało po prostu tego całego zespołu, który słyszymy normalnie w utworach. Się przypomniało, że John Mayer właśnie zawsze mówi, że to jest dobrym testem, czy utwór jest dobry.
On mówi, że jeśli brzmi utwór dobrze tylko z akompaniamentem gitary akustycznej, to jest dobry. Po prostu. Więc no tak. Myślę, że wybrałyśmy na ten koncert dobre utwory, bo brzmią one po prostu świetnie z gitarą akustyczną i z wokalem. Możecie to też ocenić w komentarzach. Zapraszam, żebyście komentowali. Może tutaj sobie porozmawiamy coś więcej. Najlepsza kawa jest w dużym pokoju, potwierdzam. Pozdrowienia, pozdrowienia. Cześć, witamy Was. Jeszcze dołączacie. Super, bardzo się cieszę. A my jedziemy dalej. List, but all I need is a sweet kiss. He gave me medicated lotion, but it didn't smooth my emotion. Tam. Jesteście jeszcze? Jesteście? Ile jest osób? 37, okej. Okay. Możecie jeszcze udostępniać, może ktoś jeszcze będzie miał ochotę nas posłuchać. Słuchajcie, ja zawsze na koncertach, za każdym razem, stojąc na scenie, mówię, żebyście śpiewali razem z nami, żebyście tańczyli, żebyście się po prostu z nami dobrze bawili. No a teraz będę właśnie jeszcze bardziej was do tego zachęcać, no bo jesteście w swoim gronie, jesteście w swoich domach, możecie tutaj popłynąć kreatywnie, możecie śpiewać, możecie tańczyć, możecie się bawić, bo przecież muzyka to jest takie piękne cudo. Trzeba się tym bawić. You and me, we used to be together. Have a day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. Can't believe this could be the end. It looks as tough, you're letting go. And if it's real, I don't want to.
Wpadło mi do głowy, że przy tych niektórych piosenkach ciężko jest tańczyć, ale pomyślałam, że niektóre piosenki są bardzo dobre do tego, żeby się poprzytulać, pokołysać. W zależności od tego, co macie akurat obok siebie, no, czy jest to jakaś osoba, czy może jest to poduszka, nieważne. Poprzytulajcie się, pokołysajcie, a my gramy dla was dalej. Pan. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame, and you say one love, one life, it's one need. You got it's hard when love
Jest was coraz więcej. Super, super, bardzo fajnie. O, Kornelia pisze, że zawsze śpiewa. Wiem, wiem, pozdrawiamy cię, kochana. Świetnie, ale super. Jesteście, widzę. Miło i fajnie. Słuchajcie, teraz zagramy jedną z niewielu piosenek po polsku, bo będą tylko dwie, to będzie jedna z nich. Nie jest ona może jakoś bardzo znana. Jest to piosenka Czekam z repertuaru Ani Dąbrowskiej. No troszeczkę ją zmieniłyśmy. Nie jest taka jak w oryginale, ale no, delikatnie. Spokojniejsza chyba jest w naszej wersji. Zdecydowanie. Cię już dokąd mogłeś pójść, nie powiem ci znów, jak bardzo nie ma cię tu. Nie mieliśmy szans, to nie mogło trwać, nie miało być nas. Tak, znów stoję tu i czekam, widzę cię z daleka, tak zwyczajnie mijasz mnie. Jestem taka obca, kiedyś mnie nie poznasz, nie skończyło się. Mogliśmy być tam, gdzie jeszcze nie był nikt. Dbać o czas, mieć wszystko lub nie mieć nic. Teraz ten świat skończyć mógłby się dziś, bo to, co jest w nas, nie przytrafi się już nigdy. Słuchajcie, tak myślę, brawo, że... Brawo, brawo, patrz. O, brawo, jej! Dzięki. Samoklaski. Super, samoklaski. Tak sobie pomyślałam i już zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Co ja chciałam powiedzieć, Karina? No nie wiem, słuchajcie, te brawa no, zagłuszyły to, co chciałam powiedzieć. No ale to, co jest pewne, to to, że następny utwór jest to utwór z repertuaru Alicia Keys. I o, przypomniał mi się, że właściwie nasz koncert mógłby być nazwany Różne aspekty miłości, bo przeglądając nasz repertuar, właściwie każda piosenka jest o miłości, ale każda o trochę kobiety. Innej miłości. No, kobiety, no słuchajcie, no to co zrobić? No. Taki repertuar wybrałyśmy. Ale właśnie, to jest ciekawe, bo każda piosenka jest o troszeczkę innej miłości. Niektóre o tej szczęśliwej, niektóre utwory o tych no, trochę mniej szczęśliwej. O złamanych sercach, no tych jest zdecydowanie więcej. No ciekawe czemu w sumie, chociaż aż tak dużo serc się nie łamie, nie? Ale właśnie, ten utwór, który za chwilę usłyszycie, myślę, że tekst ma wyjątkowy, przepiękny przede wszystkim, ma przepiękne przesłanie. Alicia śpiewa w tym utworze o tym, że wielu ludzi tak naprawdę myśli, że to, co mają, te rzeczy materialne,
to definiuje, co tak naprawdę mają w środku. A to przecież nieprawda. Bo to, co mamy w środku, to to, co mamy w środku. A to, co mamy na zewnątrz, to to, co mamy na zewnątrz. No i właśnie, if I ain't got you, jeśli nie mam ciebie, nie potrzebuję niczego innego, jeśli nie mam ciebie. Sobie pobijemy. No strasznie. O, Kinga, to pozdrawiam moją siostrę. Dzieje nam brawo. Dzięki. Bardzo się cieszymy naprawdę z tej sytuacji, że tutaj jesteśmy. Też musicie nam wybaczyć te niektóre niezręczne posunięcia, ale jedno jest to dla nas coś zupełnie nowego. Zupełnie tak na maksa, że no, nie widzimy was. Właściwie to mówimy do obiektywu. No strasznie dziwna sytuacja, ale cieszymy się, że możemy chociaż tak. Tak. Nie, chociaż tak. No, cieszymy tak się że bardzo, że możemy w ogóle w tym czasie zagrać jakiś koncert, bo pewnie do końca roku normalne koncerty nie wrócą. Ale miejmy nadzieję i co do nadziei, no to właśnie teraz kolejny utwór pod tytułem Nadzieja. No i taki nasz zespołowy żarcik. Zawsze jak jest hasło Nadzieja, no to ktoś mówi Nadzieja. Ja mu zawsze mówię, że umiera ostatnia. Ale pamiętajcie, ja zawsze mówię, Nadzieja nie umiera. Nigdy.
Myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, który by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz. Nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie tak. Może masz wszystko, lecz nie masz tego, co mam ja. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja. Nie ma nikt takiej wiary w ludzi. Słuchajcie, tak zerkam na naszą listę i zbliżamy się do końca. No, niestety. Właściwie jestem w szoku, że został nam jeden utwór ostatni. Także szybko, no naprawdę to szybko zleciało. Szybko zleciało. No teraz chyba to jest ten czas na podziękowania. No długo by można było wymieniać. Tak naprawdę chciałabym powiedzieć, że dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego. Wszystkim, którzy nam pomogli bardzo, bo nie było to łatwe. No przede wszystkim też dziękujemy Centrum Kultury i Biblioteka. Tak, panu dyrektorowi Krzysztofowi Sadowskiemu tak, bardzo dziękujemy za tą możliwość dzisiaj zagrania tutaj. Dokładnie, bo ta inicjatywa, którą stworzył, no jest niesamowita. To dla mnie, jak pierwszy raz usłyszałam właśnie, że byłaby taka możliwość, żebyśmy zagrały, to najpierw nie dowierzałam, później była ekscytacja, później był strach. Wszystkie uczucia świata. Także no bardzo, bardzo się cieszymy. Nie wiem, komu tutaj jeszcze wszystkim dziękować, naprawdę. Może Karina, ty to nie wiem. Już przychodzi na myśl. Naszym bliskim bardzo dziękujemy, którzy nas znoszą. Dokładnie, właśnie. Przede wszystkim naszym bliskim, bo tyle, ile dostałam wiadomości wspierających, że będziecie oglądać, no to jest, słuchajcie, niesamowite. Ja tuż przed koncertem, czytając jeden z postów, no popłakałam się ze wzruszenia. No i teraz ten ostatni utwór jest, myślę, zwieńczeniem tej naszej wdzięczności. No jak to brzmi, ojeja. Ale ostatni utwór to jest piosenka, którą podesłałam Karinie i bez słów właściwie wiedziałyśmy, że to będzie, że to tak. będzie to i że to będzie zwieńczenie właśnie tego koncertu. No utwór nazywa się That's What Friends Are For. Tak. Czyli właśnie po to są przyjaciele. Dedykujemy wszystkim właśnie przyjaciołom, znajomym, rodzinie. Tak jest. Dokładnie.
smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. That's what friends are for. Bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, now there's so much more I see. Times when we were apart, where they closed your eyes and all these words I called from my heart. And if you can remember, keep shining, keep smiling, know you. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Bisucie. Bis, bis. Wow. Przepiękna ta ostatnia piosenka. Tak, słuchajcie, ta piosenka no, urzekła nasze serduszka, także dlatego właśnie na zwieńczenie. My też dziękujemy za miły wieczór. Bardzo serdecznie. Był bardzo miły. Jeden z milszych ostatnio. Dziękujemy. No nie wiem, bis? Coś jeszcze? Tak, bis? Coś możemy powtórzyć. Coś tak. Ładnego? Jaki utwór może? Nie wiem. O, niech, napiszcie niech nam! Napiszcie nam! Słuchajcie, napiszcie nam, co wam się najbardziej podobało. To my jeszcze raz zagramy. Tylko teraz musimy chwilę poczekać. Czujecie to napięcie? Sto lat? Brzmi jak wyzwanie. W Tedur? No nie powiem, mamy 100 lat w naszym repertuarze od pewnego czasu za sprawą takiego jednego naszego mentora. I zagrajcie coś z Dżemu. Karaoke następnym razem, co myślicie? Nie wiem, Karina, może my zadecydujemy. Tak, po prostu może jakimś żywym, czymś żywszym zakończymy. Co tu mieliśmy? No może właśnie, może YouTube, bo trzy utwory, w ogóle śmiałyśmy się z Kariną, tak, że tribute to YouTube. Tak, tribute to YouTube. Trzy utwory właśnie tego zespołu, no to niesamowite. Ale co zrobić? Prostu... Całkiem przypadkiem nam to wyszło. No to zagrajmy YouTube. Które? Tym, którym zaczęliśmy? Może tak. Może tak właśnie zróbmy. No nic nie piszecie, ja myślę, że po prostu chcecie usłyszeć jeszcze raz wszystko od początku. Może piszecie, a ja nie widzę, przepraszam. Dąbrowska funk version. O, brzmi jak wyzwanie. Lecimy. It's like
Idę cię już. Dokąd mogłeś pójść? Nie powiem ci znów, jak bardzo nie ma cię tu. Nie mieliśmy szans, to nie mogło trwać. Nie miało być nas. Nikt nie lubi, gdy kończy się tak. Znów stoję tu i czekam. Widzę cię z daleka. Tak zwyczajnie mijasz mnie. Jestem taka obca. Kiedyś mnie nie poznasz. Wiem, skończyło się. Znów stoję tu i czekam. Widzę cię z daleka. Tak zwyczajnie mijasz mnie. Jestem taka obca. Kiedyś mnie nie poznasz. Wiem. Mogliśmy być tam, gdzie jeszcze nie był nikt. Nie dbać o czas, mieć wszystko lub nie mieć nic. Teraz ten świat skończyć mógłby się dziś. Bo to, co jest w nas, nie przytrafi się. Super, super, ale fajnie, fajnie, fajnie. No, że tak powiem, odpaliłyśmy w kominku. Tak. Bo w ogóle taki był plan, to zdradzę wam, taki był plan, no ale niestety, albo niestety, jest 20 stopni na dworze, także my już tutaj, nam się robi gorąco, a to dopiero jakby był jeszcze, jakby był jeszcze kominek, to naprawdę byśmy chyba się roztopiły. Byśmy się roztopiły zdecydowanie. Karol pisał o Ordinary Love jeszcze. Piotr pisał, widziałam. Piotr? Tak. Chyba tak. Nie, super. Jakby... Słuchajcie. Lądujemy powoli. Lądujemy. Ja wiem, że rozpaliłyśmy w kominku, ale makijaże nam się rozmyją, jak za dużo będziemy tak gorąco grały. Także dzisiaj to było tak właśnie na spokojnie. No po kobiecu, kobiecemu. Po kobiecemu, zdecydowanie po kobiecemu. No i chyba na tym zakończymy. Bardzo było nam miło. Troszeczkę tak, byłyśmy jeszcze... zestresowane, ale ostatecznie no wyszło naprawdę super. Bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo się cieszę. Ja też się cieszę. O, jeszcze brawa widzę. O, słuchajcie, słyszę te brawa, naprawdę słyszę. No i super. No to dziękujemy. Tak, dziękujemy bardzo. Mam milion buziaków. Tak, i do zobaczenia, myślę. Tak, do zobaczenia. Niedługo. Cześć.